Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na północy, a także na południu niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałym obszarem kontynentu pole podwyższonego ciśnienia. Warunki pogody nad Polską początkowo kształtować będzie wyż, a następnie niż nad Skandynawii. Do naszego kraju napływa ciepła masa powietrza. W Europie na ogół pogodnie. Zachmurzenie duże i umiarkowane na północnym wschodzie, a także na zachodzie. Opady deszczu jedynie w Londynie i w Berlinie i tam najchłodniej po 21 stopni. Najwięcej słońca na południu, najcieplej w Madrycie 33 stopnie. Sprawdźmy pogodę w Polsce. W naszym kraju zapowiada się piękny i słoneczny dzień. Przelotne opady deszczu możliwe jedynie w Olsztynie. Nad pozostałym obszarem pogodnie. Na termometrach od 22 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu, w Kielcach, w Warszawie, a także na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnych i zachodnich kierunków. Niewielki spadek ciśnienia na barometrach w południe 1015 hektopaskali. A teraz szczegółowy przegląd regionów. Zapraszam.